Najdroższy YouTube ucina twórcom zasięgi. To otwórz nowy kanał i ten nowy kanał wypierdoli w kosmos. O, o, to jest dobra. Pod algorytm, bo tak jest w książce napisane po nowym. Cześć, Ubek leci, ekipa WK z tej strony. Panowie, jedno pytanie jest dzisiaj. Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy YouTube ucina twórcom zasięgi, czy nie? Czy YouTube jest zły, czy nie? Kto tak uważa, niech podniesie rękę do góry. Nie spadły nam zasięgi, więc chyba nie uważamy tak. To inaczej... Jakby inaczej nam spadły, może... bym powiedział, że YouTube jest zły. Ale nie spadają, także wszystko to jest moja zasługa. Trzeba by było rozwinąć oczywiście tą kwestię, bo YouTube może uciąć zasięgi po tym, jak mamy materiał zweryfikowany, że są jakieś kontrowersyjne treści i wskoczy żółty dolar, albo to licencje, wtedy nie? Rzeczywiście ucina te zasięgi na materiałach. I często też mamy obsuwy na kanałach w weekendy przez to, że YouTube sprawdza te filmy, i bo jest żółty dolar, muszą zostać czasami manualne, sprawdzone i wtedy dopiero je dajemy. Oczywiście, żeby zarabiały, ale też, żeby się wyświetlały, bo jeżeli YouTube zarabia na twoich materiałach, no to zależy mu, żeby cię wyświetlać. No i teraz jest właśnie ta kwestia. Skoro YouTube miałby z ciebie pieniądze, to po co miałby cię ograniczać w tej sieci? No czyli tak. Tutaj ogranicza, jak jesteś kontrowersyjny, jak nie pasujesz do polityki. Zawsze była taka, taka świadomość, że krosowanie się między sobą pomaga. No i my robiliśmy kilka nowych kanałów i tak naprawdę cały czas się ze sobą niby krosujemy i jest tego ruchu dużo więcej. Sektory różne krosujemy, na przykład fitness, i to przyniosło efekt. Teraz. Bo na początku, jak jeszcze nie mieliśmy dużo kanałów, zauważyliśmy, że jak pojawiamy się na innych kanałach u innych twórców, to te zasięgi rosną na głównym. Czyli no, ten YouTube, magiczny algorytm pewnie zauważył, że no kurde, owca WK jest tu, no to kurde jest popularny i ciągnie dalej. No ale to jest raczej normalne, że ludzie się interesują. No ale jakbyś był nudny i nikogo nie przyciągnął, to by to nie zadziałało. I tutaj możemy nawiązać do Abstra o ich formacie i o ich biznesplanie. Oni chcieli stworzyć taką sieć kanałów. Też te zasięgi Abstra spadły. I nie dlatego, że... 10-krotnie już praktycznie, tak? Tak. Ten główny kanał. I naszym zdaniem nie spadły im zasięgi dlatego, że YouTube się na nich uwziął. I dlatego, że nie znają algorytmu, jeszcze chciałem powiedzieć, bo oni bardzo dobrze analizowali wszystko, co tam nowości, jakie się pojawiały. Tak. I to pokazuje, nie? Że znajomość algorytmu, jak ludzie, algorytm jakby odzwierciedla potrzeby ludzkie, tylko on się dostosowuje do tego, co ludzie chcą oglądać. Sama znajomość tego, jak ludzi nie zainteresujesz, nic nie daje. I na początku nie chcemy negatywnie, to nie jest tak, że my krytykujemy ruchy Abstra, bo też mamy świadomość, że chcieli się rozwijać, chcieli próbować nowych rzeczy, wszedł ktoś do tej spółki, ktoś z troszeczkę bardziej właśnie tą podręcznikową wizją i postarał się stworzyć na YouTubie telewizję. I my teraz w 2021 roku wiemy, że widz czuje, że kanał jest robiony dla pieniędzy. I tutaj Paweł, to nie jest też w twoją stronę, tylko po prostu widz czuje, że kanał został stworzony dla pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy. Kolejny kanał, kolejny kanał. I czuje się jak cyferka, która tylko ma po prostu obejrzeć te i żeby było z tego pieniądze dla tego projektu. A nie czujesz szczerości, nie? Zagubiona szczerość, właśnie to chciałem powiedzieć. Tak. I naszym zdaniem, czego zabrakło u Abstra, dlaczego oni tak zaczęli stopniowo spadać, to właśnie ich było za mało. Za mało było Czarka, za mało było Pasuta i za mało było Masnego na ich kanałach. I znowu, rozumiemy, że pewnie pracowali za kulisami, zapierdalali pewnie fest, tylko zapierdalali dla, no trochę, no teraz już wiemy, że to była zła idea, że to jednak nie zadziałało pewnie tak, jak oni zakładali. Ale mogło zadziałać. I ale mogło, my trzeba tak próbować. Samo mamy, my też chcemy się rozwijać i robimy, wiesz, różne ruchy i mamy tylko po prostu szczęście, że te zasięgi, że to spowodowało, że zasięgi wzrosły, a nie spadły, bo równie dobrze mogliśmy złą decyzję podjąć. Dokładnie. Jakoś, nie? I może się kiedyś tak zdarzy, więc nie można tak oceniać. Dużo osób tam komentuje u Abstra, że się skończyli i tak dalej, chociaż wciąż mają setki tysięcy wyświetleń. No ale tak są w kurde, YouTube'a. Ludzie sobie nie wyobrażają, jaka to jest odpowiedzialność prowadzić taki biznes, który no, robisz pierwszy raz w Polsce, nie? Nikt przed nimi czegoś takiego nie chciał stworzyć na YouTubie.
No i zaryzykowali. Nie mieli się do kogo porównywać tak naprawdę, nie? W ciemność. Teraz inni pewnie obserwują to i teraz są wielcy mądrzy, że no nie róbmy wielkich budżetów, nie otwieramy 200 kanałów, no ale ktoś musiał to zrobić pierwszy raz. Żebyście wy wszyscy wiedzieli o tym, nie? No i moim zdaniem Abstra wróci jeszcze, znajdzie sposób na siebie i ich zasięgi wrócą, tylko muszą bardziej się pokazywać i odnaleźć jakiś format. Przykładem tego, jak osoba się dostosowuje do algorytmu, jest jeszcze Sylwester Wardenga, nagrywał pranki, wypalił się, spoko, wypalił się, nie chciało mu się robić tych pranków, YouTube mu blokował te pranki. Policja wrócił, też, nie? Tam, no, policja i tak dalej. No, ciągłe problemy. Ale odnalazł się w tym komentarzy. Już nie kwestionujemy teraz spraw, czy on słusznie mówi, czy nie. Ludzie go oglądają. No i wielki props za to, że się odnalazł. Pod milion wyświetleń na film, no. To jest... A działa chyba od 2011 czy 10 na YouTubie? Chyba no, wcześniej zawsze. Był przed nami. No. On był na YouTubie, nie? Jak się tam chodziło. Czyli. Więc jest przykład, że się da. Jest możliwość być. No, ale też w telewizji na przykład Kuba Wojewódzki, nie? 20 otóż lat i on nawet nie zmienił za bardzo formatu. Mam i lepszy da się, przykład. Nie? 5 sposobów na. Oni kurwa 30 lat chyba, człowieku. No właśnie. Oni w ogóle, zanim ja się urodziłem, to już mam wrażenie, że działali. No a 5 sposobów na... 2013. No. Tak, ale oni byli spryciarzami.pl. Tak. Zanim byli... Czaisz? No. Oni działają kurwa ponad 20 lat. Jak miałem internet, to chyba oni już byli. Spryciarze, oni coś tam, Maksior jakiś, coś tam. Oglądało się te rzeczy, no. Jeszcze YouTube'a nie było, PL, nie? No. Oni już byli popularni. Potem tak. Wszedł YouTube i też osiągnęli tam ten szczyt popularności. Tak. Także to jest szapoba. Tak jak jest. To mówią. Słuchajcie, teraz ja bym przeszedł. Bardzo fajny case'ik VIP Bros. Co zrobili w zeszłym... Ostatnio widziałem odcinek z Freezem. Fanem. Teraz na VIP Live robią... Byłeś? Jestem nadal, ale byłem fanem projektu. Okay. Na VIP Live'ie teraz robią tą nową serię. Właśnie gdzieś sobie zapraszają gości i rozmawiają. Ostatnio był tam Freeze między innymi. No i właśnie, bardzo mi się podoba ten format, oglądam wszystko. Bardzo fajny i mówili tam właśnie, to oni mówili właśnie, że im te zasięgi spadły, mówili też o tym, że ten właśnie format scenkowy, oczywiście on już się tak gdzieś tam nie przyjmuje, też troszeczkę chłopaki już się wypalili z tego formatu, ale chciałem wrócić do tej ich transformacji na polityków i chciałem wam powiedzieć, jakie były moje odczucia na początku. Nie analizowałem jeszcze filmów, tylko zobaczyłem, że robią tą transformację. I ja sobie pomyślałem w tamtym momencie, okej, nie znam chłopaków od tamtej strony, może są po dobrych liceach, mają jakieś tam aspiracje, rzeczywiście interesują się trochę polityką i tak dalej. Fajnie, że to na serio się stanie, że youtuberzy będą próbowali w polityce. Ja już myślałem, że my Ministerstwo Sportu otrzymamy. A ja chcę się pochwalić, że ja pierwszy wiedziałem, że to jest prank. Od pierwszego filmu, kurwa, Wojtek nie kupił mnie za chuj. Wszyscy w filmie się wkręcili. Ale ja ci mówiłem wtedy, że ja dopiero, jak zobaczyłem film, to co Wojtek mówisz. Wojtka wyczułem, ale zanim, ogólnie koncept na to jest zajebisty. Że na YouTubie wręcz taki, wiesz, no coś jak Arnold był gubernatorem Kalifornii, tak tutaj youtuberzy, dlaczego nie? Dlaczego, jeżeli chłopaki by się interesowali, mówię, nie znaliśmy ich od tej strony i właśnie ja miałem takie to uczucie, okej, to pierwszy takie, że zajebiście. I potem zaczęło jakiś tam mikser, potem się pojawiał, potem co takie... Coraz to bardziej było, podejrzane. To nie? Było takie, no chujowo to wyszło, po prostu sami chłopaki o tym wiedzą, że nie najlepiej to wyszło. I mi się wydaje, bo tego nie mówili u siebie na tym podcaście VIP Live, że przede wszystkim, nie, że znaczy ludzie po prostu... To był taki moment, ta pandemia i tak dalej, że oni chcieli, że ludzie chcieli wreszcie takich wybawców. Ja chciałem, w momencie, żeby... gdzie jest bardzo podzielone społeczeństwo, liczą na zmiany ludzie i czekają tylko, aż się coś nowego pojawi. Dajesz im to i tak odbierasz tak, zaraz i nadzieję. To był nie? Tak zajebisty pomysł, że ludzie nie chcieli, żeby to była beka. No? Ludzie chcieli, żeby to było prawdziwe. No sam chciałem. No ja też chciałem. Ja bym się wkręcił w kogoś innego, ale nie w nich, no kurwa. Znamy ich. No właśnie, wiesz, ja ich tak nie tak, znam. Ale... No ale na tyle, na ile ich znamy, to kurwa nie miało prawa bytu. Ty ale, jeszcze mówiłeś, ale wiesz, że gadałeś być z którymś kim z nich. Chcesz, tak? Ale ja słuchaj. Ty jeszcze mówiłeś, że gadałeś z którymś z nich i oni ci mówili, że
że no na razie odchodzą od tego swojego, że mają duży projekt. Ja ale... tak mówię, jak kurwa odchodzą od swojego, w ogóle mi się to nie klei. Ale... Potem zaczęła się ta polityka i ty mówiłeś, że oni ci mówili o tym projekcie, nie, itp. Ja myślę, że oni cię trochę nakręcili tym teaserem, który ci zrobił. Nie, oni bardziej mówili o odzieżówce. Ja wiedziałem już wtedy, że to chodzi o tą odzieżówkę, bo aha, już rozmawiałem tam dalej z nimi, ale bardziej chodzi mi o to, że wiesz, ja nie odkryłem ich wszystkich warstw, ja mam ich za inteligentnych chłopaków nie, i wcale no ja bym też się nie zdziwił, że nie zdziwiło mnie to, że chcą czegoś więcej, że chcą się pobawić tą politykę do o, ten Batory skończył coś tam, wiesz, chłopaki odczytane tego, może mają takie zainteresowania i tak szczerze liczyłem, kurwa, fajnie by było, nie? I troszeczkę też się rozczarowałem, dlatego się nie dziwię, że ludzie też się rozczarowali. Tak, masz cukierka, a nie no, kurwa. Dokładnie, to było coś takiego, masz, nie? Masz, gdzie? No, ale ogólnie fajnie, że kurczę, takie radykalne rzeczy robią, kontrowersyjne, bo trzeba właśnie takie rzeczy próbować, tylko no tutaj nie pykło, nie? Też się odkopią. Za sprytni są. Tak, i ogólnie ten VIP Lifeik tam będzie pewnie im fajnie szedł. Tak, no właśnie już się odkopali no, tak naprawdę, bo ten nowy format jest zajebisty. Super oni to prowadzą, mają też swojego Robura. No, tak. Piotrek nic nie mówi, nie? Ludzie zapominają. Napiszcie w komentarzach, teraz, żeby Piotrek i Robur poprowadzili o, no, jeden odcinek. Żeby zaprosili Robura i sam o, Piotrek niech to prowadzi. Ile? I tak, no. Podwijam kiece i lecę. No. No to mamy Kesik no. VIP Life'u, też jest tutaj przykładem, że to nie YouTube im ucina zasięgi, tylko po prostu ludzie się wkurwili i muszą teraz odzyskać powoli zaufanie. Ale na pewno YouTube dodatkowo widzów, widząc to, no nie proponuje dalej tych filmów, no bo jak ludzie tam nie są wkręceni w to, nie jest odbiór pozytywny, no to prawdopodobnie ten algorytm też nie będzie za bardzo tam podpowiadał tych materiałów. Mnie to trochę zaskoczyło właśnie, ale teraz no w sumie już rozumiem czemu. W sensie mnie zaskoczyło, że ludzie aż tak się od nich odwrócili, ale ja to mam dlatego, że ja od początku w to nie uwierzyłem. Ja od razu szukałem elementów pranku. Że no, mówię, no kurwa, kupić billboard spoko, udawać wywiad z radiem spoko, nie? W sensie, że to jest do zrobienia. A ludzie w ogóle nie brali tego pod uwagę. I oni tam po, nie wiem, po dwóch, trzech tygodniach jakoś to tak zaczęło, dopiero komizm, jakieś elementy komizmu tam były, nie? Mikser, pamiętam, że ten mikser, jak gdyby miksera też był mikserem, koniec, jeszcze tak? Przed mikserem tak tego nie... chyba to zaczęli robić tak. No tak, to też bardzo było. No. Namiętnie. Ale wiesz, to może też nie ludzie... być tak, że aż tyle, bo zawsze w komentarzach się wydaje, że jest... wiesz, większy hejt niż jest w rzeczywistości, no bo ci ludzie są bardziej aktywni. I może to nie być tak, że milion osób się od nich odwróciło, tylko po tym mniejszym zaangażowaniu YouTube przestał podpowiadać tamtym, co może by obejrzeli. Ale zaangażowanie było duże. Oni mieli bardzo duże wyświetlenie na tej politycznych filmach. Łapki w dół może miały znaczenie i jak łapki w dół są, no to potem innym YouTube nie podpowie i to się tak mogło skumulować. Mhm. Tak sobie to no wyobrażam. Może tak, może tak. No także podsumowując tutaj te przypadki, twórca ma większość kontroli nad swoim losem, nie? Tak, no i właśnie też dużo jest tych sposobów, jak walczyć z algorytmem, jak przechytrzyć algorytm. No i ja to nie wiem jak wy, ja to na przykład uważam, że bez sensu jest analizowanie, co można zrobić pod algorytm, nie mając czegoś naturalnego, szczerego, co widać, że ludzi interesuje. Dzisiaj to jest tak, jakby się od drugiej strony w ogóle zaczynało. No. Dzisiaj wszedł na czas nasz film Test koszulki Grip. To tyle powiem. 36 jest na czasie. Na czasie. 50 tysięcy wyświetleń i wchodzi na czas. Gdzie no, teoretycznie nikt, żaden specjalista od algorytmów nigdy by wam nie powiedział, że to wejdzie na czas. Lexi nagrywa film, że w łóżku mówi, że jej się nie chce nagrywać. 30 sekund film, pierwszy no, na czasie. Kuce z Bronxu, żaden tam specjalista od algorytmów nie powiedziałbym wam, że 30-sekundowy filmik wejdzie na pierwsze na czasie i zrobi miliony tam w parę dni, nie? A wchodzi coś takiego, więc no... To trzeba trafić w coś, co zainteresuje ludzi, a potem można sobie szperać w statystykach i myśleć, jak to tam zoptymalizować, czy coś. I jeszcze mieliśmy powiedzieć ponad algorytmem. Ponad algorytmem. I właśnie kucy z Bronxu są takim przykładem. To jest coś, co w ogóle nie wchodzi regularnie, co niby jest faworyzowane przez YouTube, tylko raz na, nie wiem, pół roku, rok nawet. No nie? Jak samo Gargamel. A każdy ci powie, nagrywaj co tydzień? No.
Ale ludzie, to jest tak, że jak to się pojawia, to wiesz, do 18 osób. Tak. Nie? I to taki wirus leci. No, więc nie, ale nawet jak coś zrobisz i puścisz to do internetu i widzisz naturalne zaangażowanie ludzi, wtedy jest czas, żeby pomyśleć, dobra, jakieś tam myki, nie, miniatury, godziny publikacji i tak dalej. A jak nie masz tej podstawy, no to z gówna bata nie ukręcisz, tak mówili? No chyba tak mówili. A jeszcze jest taki wielki mit, że jak masz spadek zasięgów, co już sobie powiedzieliśmy, że to raczej ludzie po prostu się mniej tobą interesują, to otwórz nowy kanał. I ten nowy kanał wypierdoli w kosmos. O, kurwa. To jest też ważne. Myśmy prawie to zapomnieli o tym. No, to jest senno, kurwa. Wypunktujmy, jak to jest. Chmielarek, tak? Dominik Łupicki. Dziewczyna chmielarka. Kto jeszcze? Nie wiem, ale w chuj jest ofiar tego myślenia. I ja pozdrawiam tych specjalistów od algorytmów, którzy tym twórcom to podpowiedzieli. Jesteście zajebiście. Ogólnie to jest taki ostateczny dowód na to, wszystko o czym my tutaj mówimy, że YouTube... Tak. Nie może być kanał zakopany, tylko na przykład, ja bym to porównał do serialu. 8 sezon, 9 sezon Walking Dead. Trochę mi się już nie chce tego oglądać. No. Tak to powiedziałeś, bardzo grzecznie. Ale szczerze, no nie? Trochę... Chuj lubiłem tą historię. Ale obejrzałeś. Jeszcze nie obejrzałem najnowszego. No, ale wiesz o co chodzi, że bardzo musiałem się zmuszać, żeby to tam wrócić do tego. Ty, nie? Ten Carol to już jest starym dziadkiem w tym 9 sezonie? No już tam prawie dorosły. No i czaisz. I to jest, no tam są jakieś delikatne różnice, no ale jest już 9, 10, praktycznie tego samego. No i to nie jest tak, że kurwa AMC zakopało Walking Dead, tylko jest spadek wyświetleń, bo ludziom się to znudziło. No. A YouTuber też jest utworem, tak samo jak serial na przykład. I właśnie chyba ego nie pozwala tego przyznać, że jesteś ósmym sezonem serialu. Tak interesujący cały czas. Że jesteś ósmym sezonem serialu, a nie kurwa, że moja codzienność jest super, jak u Majewskiego. No nie? Tak. No. I jeszcze bardzo ważna rzecz, bo mieliśmy bekę ze szkoleń i teraz jak się powie szkolenia, to pewnie dla większości z was przed oczami macie to szkolenie Freeza. Nie chodzi nam stricte o szkolenie Freeza. My paradoksalnie mamy inne szkolenia przed oczami. Te bardziej fitnessowe, takie właśnie z tych czeluści fitnessowych, coaching, motywacja, bitcoiny, srojny, nie? Ogólnie uważam, że jak Freeze opisał całą swoją historię i tak dalej, ja bardzo lubię biografię oglądać i interesować się właśnie drogą. Ja myślę, że to jest fajna rzecz dla ludzi, żeby sobie przeczytali historię i wyciągnęli coś dla siebie. To oczywiście nie będzie przepis, jak zostać numer jeden, znaczy, ale tego, zawsze coś można wyciągnąć. Tego nie widział, ani nie czytaliśmy. No nie, nie, tak, ale sobie... ja opinię czytałem, że to jest bardziej biograficznie przedstawione, no ale ja uważam, że takie biografie mają dużą wartość. No pewnie. Tylko, że nie można tego kopiować jeden do jeden, tylko coś tam... w swojej sytuacji znaleźć, co mogłoby na przykład pomóc, bo tak na przykład jak w prowadzeniu firmy jest, no to niezależnie od branży, rozwój firmy wiąże się z tym i są tak przeszkody mniej więcej powtarzalne cały czas. I tak samo droga youtubera, niezależnie od... ja tak uważam, że niezależnie od tego, czy on jest w sporcie, czy w rozrywce, czy gdzieś tam, napotyka się z podobnymi problemami. Nie? Trzeba się umieć dostosować do swojego przypadku. No tak, nikt nie da przepisu, no trzeba tam, no nie wiem, na przykład Freeza biografię przeczytać, innego, coś tam może zobaczymy, co u nas nie gra, nie? To nie ma tury, nie ma klucza, nie ma algorytmu, kurwa, no nie, tak naprawdę. Jak traktujecie właśnie to jako sposób, rozwiązanie czy wszystkich problemów, no to żaden kurs raczej nie pomoże. No. Bo widzimy osoby, które sprzedają te kursy. No one z reguły mają kilkaset wyświetleń. No bo już mówimy, że nie mamy przed oczami Freeza, nie? Uważajcie właśnie na to. Często jest właśnie tak, że... Dużo jest osób, które mówią, że potrafią rozgryźć tam coś, ale nie ma praktyki za tym. I ja bym w ogóle... Jakbym chciał, to odrzuciłbym coś. Żadne obietnice pokazane w internecie, że odpalacie sobie i ktoś wam obiecuje, że będziecie zarabiać 50 tysięcy miesięcznie. Albo ktoś wam obiecuje, że będziecie
i influencerem znanym, no to od razu trzeba ominąć to, nie? Wyjebać, bo chyba, to... Chyba, że to Freeze. No, i znacie go osobiście na przykład. No, jak jesteście. To on ma taką pewnie, moc, żeby to przepchnąć. No tak. Ale nie typ, co sprzedaje... Ale wyświetla wam się film, że ja znam algorytm, powiem ci, jak zostać influencerem, no to takie rzeczy... Nie można być naiwnym. Takie rzeczy od razu trzeba odrzucać i robić swoje. To zobaczcie tak, weźcie, czy mu pociąg nie jedzie tutaj. Czy mu nie wyjeżdża lokomotywa z oka. Musicie przejrzeć takiego człowieka. Dobra, chyba wszystko mamy. Nie ma co przeciągać tego materiału. Podsumowanie. No. YouTube nie jest taki zły. Nie trzeba zakładać drugiego kanału. Póki co. Wiadomości to są aktualne z dniem 22, Dzień Dziadka. Pozdrawiamy dziadziusiu wszystkich kochanych. 22.01.2021. Jeszcze chciałem powiedzieć, że trzymam kciuki za Abstra, za Vibros, żeby się jak najszybciej odkopali, wyszli na prostą. Proste. Wiem, że tak będzie, ale po prostu życzę, żeby jak najszybciej. Ludzie chcą tam ich zobaczyć też. Już tak są w naszych psychikach, że tylko kwestia forma. I oczywiście zapraszamy na ławę. Coś tam pomożemy z algorytmem. Proste. Chociaż tyle możemy, bo oni nam dużo dali. No i czekamy, aż nas upierdoli. Będziemy myśleć, co wtedy. Tak. Warszawski koks podłoga jeden kawał. Wtedy dobrze. Nagramy, że YouTube nam uciął zasięgi. No, zrzucicie się na nowy kanał nasz. Wiesz, obiecujemy 100% rezultatów. I Patronite otworzymy. I tylko wiesz, warszawski koks podłoga jeden, nie? Siema, YouTube uciął nam zasięgi. A musimy utrzymać, utrzymać firmę, nie? Dajcie suma. No i przejebane będzie. Jak YouTube nam utnie zasięgi, będzie przejebane. Przejebane. No. Bo już mamy bardzo duże koszty, nie? Nie powiedziałem o tym. Rafonix na przykład, twarz zamazana. Albo, wymazana albo z YouTube'a. Albo kamerzysta też. Albo kamerzysta, no to YouTube wtedy ich wypierdala, nie? Albo Wardęga z prankami. No ale to i koniec. Pozdro!